Błażej Stachewicz, witam Państwa serdecznie z budynku Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach. Tym razem nie jestem sam, wraz ze mną jest mój redakcyjny kolega, Pantera Tigris, czyli Tygrys. Zapraszamy serdecznie na Jelenią Kulturę. Zaprosisz? Uczy się dopiero. W minionym tygodniu wraz z naszą kamerą i programem Jelenia Kultura odwiedziliśmy Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, gdzie odbyła się poplenerowa wystawa Przestrzeń w ramach polsko-czeskich warsztatów artystycznych. Takie plenery są bardzo potrzebne, dlatego że potrzebny jest nam kontakt z artystami, potrzebna jest nam współpraca, która poszerzy jakby społeczne oddziaływanie i sztuki, i społeczny kontekst naszego sąsiedztwa, dlatego że mieszkamy obok siebie, graniczymy ze sobą, mamy wspólne góry i bardzo mało się znamy, w związku z czym poznajemy przez taki plener. Czesi pobyli w polskiej części Gór Izerskich, poznali polskich artystów i odwrotnie polscy artyści poznali czeskich. Okazuje się, że zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie jest naprawdę wielkie bogactwo artystyczne, wielki potencjał, który można znakomicie zagospodarować. My daliśmy taki asumpt do tego, żeby artyści się zastanawiali nad tym, co naprawdę tkwi w tym regionie. Nie tylko uroda wizualna gór, ale także przeszłość, także kultura, także historia, także wspólne dobre i złe zdarzenia, wspólne problemy zaszłe, aktualne, wspólne radości, wspólne sukcesy. Ja myślę, że to jest wielki krok do takiego, no może to dumnie bardzo i patetycznie zabrzmi, ale zbliżenia między sąsiadami, między różnymi narodami. Jestem wielką entuzjastką, ponieważ to jest chyba dopiero mój drugi plener w życiu i myślę, że żałuję, że nie jeździłam częściej, bo okazuje się, że jest to bardzo potrzebna, inspirująca i twórcza sprawa. Ja si myslím, že to bylo trochu tím, že tam ta sama atmosfera była taka, że kiedy przyjechaliśmy, był deszcz, była mgła, była ciemność. Później stopniowo zaczęło się rozjaśniać, zaczęła się pojawiać ta tytułowa przestrzeń. Myślę, że potrzebowałabym jeszcze kilku dni tam. Potrzebowała jeszcze několik dnů pro to, abych opravdu se dostala w tych swoich pracach aż do cítění toho prostoru. Plener był bardzo dobrze zorganizowany, w bardzo pięknym, znaczy solisku na Stogu Izerskim, malowniczo położonym. Ze Stogu Izerskiego, jak jest ładna pogoda, naprawdę widok jest wspaniały, widać właściwie miasta, doliny, aż po Zgorzelec, Gerlitz, więc miejsce do tego typu planerów było wybrane absolutnie najlepsze z możliwych. No, na plenerze tylko była różna pogoda, jak żeśmy przyjechali, pogoda była bardzo marna, właściwie nic nie było widać, nikt się nie decydował właściwie na fotografowanie mgły, ale widać tu, że na wystawie, że niektóre koleżanki postanowiły tą mgłę namalować, jak tu Czeszka namalowała podnoszącą się mgłę, czy zanikającą przestrzeń, ale my jako fotograficy czekaliśmy na takie warunki, gdzie ta pogoda będzie się zmieniała, bo chmury fotografii odgrywają dość istotną rolę, wtedy widać nastrój tych gór, taki specyficzny charakter, i jak się zaczęło rozpogadzać, no fotograficy ruszyli w plener, żeby robić zdjęcia. Przeprowadziliśmy także wywiad ze Zbyszkiem Muchą-Muczyńskim, czyli liderem grupy Leniwiec, która obchodzi w tym roku swoje 20-lecie działalności artystycznej. Przyszłaś na ten świat i co powiesz? Ja wiem, Polska nie może wyjść na zdrowie. Przyszłaś na ten świat i co powiesz? Ja wiem, Polska nie może wyjść na zdrowie. Zbyszek Mucha-Muczyński, zespół Leniwiec, cześć. Mucha, niedługo ważne święto dla Leniwca. No tak, 20 lat. Nikt nie mógł przypuszczać, jak zakładaliśmy zespół, że będziemy przez 20 lat grać. Nie wiadomo kiedy.
20 lat minęło. I pamiętasz, gdzie zaczynaliście, gdzie odbył się pierwszy taki oficjalny już koncert Leniwca? Pierwszy koncert odbył się na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Nie ma co ukrywać, że nie byliśmy jeszcze wtedy gotowi, żeby grać. No i skończył się przed czasem, między innymi ze względu na radykalne teksty, na które nie była gotowa publika. Doszły jakieś tam życiowe przemyślenia, doświadczenia, no i to wszystko sprawia, że Leniwiec jest trochę inny niż był, ale w dalszym ciągu wielką radość nam to sprawia, granie w Leniwcu, także planujemy grać no, kolejne 20 lat. 20 lat, ile albumów? 6 już studyjnych? Tak, 6 płyt, a teraz nagrywamy właśnie 7 płytę. Zmieniacie się muzycznie, eksperymentujecie, piszecie własne teksty, ale także zdarzają Wam się takie drobne romanse z innymi tekściarzami. No tak, ostatnia płyta w całości była do tekstów Edwarda Stachury. Skąd taki pomysł? My wszyscy, oprócz punk rocka, słuchamy też poezji śpiewanej. Jeździmy tutaj na te festiwale w pobliżu, czyli do Szklarskiej Poręby, do Borowic, do Janowic teraz na Polanę. To jest bardzo dobra muzyka, tak samo szczera, prawdziwa jak punk rock. No i się okazało, że można to fajnie połączyć. Opadły mgły, miasto ze snu się budzi. Górą czmycha już noc, ktoś tam cicho czeka, by ktoś powrócił. No, dla nas to było spora niewiadoma, czy ludzie, którzy słuchają poezji śpiewanej, cenią Stachurę, czy w ogóle taka ostra muzyka im się spodoba. No ale się okazało, że tak, że jak najbardziej to jest do przyjęcia. Graliśmy na kilku festiwalach poezji śpiewanej, graliśmy w teatrze i się okazało, że tamta publika, która nie do końca jest naszą publiką, jak najbardziej przyjmuje te nasze wersje. No i to jest bardzo fajne, że udało nam się coś takiego nowego zrobić. Bo tutaj pamiętam także były chyba jakieś teksty po czesku. My nagraliśmy, no myślę, że już 10 lat temu, może więcej, płytę wspólną z zespołem Choba, z Ústí nad Labem w Czechach. I pomysł na tą płytę był taki, my bierzemy 6 kawałków zespołu Choba i nagrywamy własne wersje z polskim tekstem. Zespół Choba bierze 6 kawałków Leniwca i nagrywa w swoich aranżach i z tekstami po czesku. Także no, nie jest do końca tak, że my po czesku śpiewaliśmy. Śpiewaliśmy po polsku czeskie piosenki, no, ale płyta jest dwujęzyczna i dosyć popularna w Czechach, także my cały czas jesteśmy zapraszani do Czech na różne festiwale, no właśnie dzięki tej płycie. Jednak nie zapominacie o Jeleniej Górze, nie zapominacie o cieplicach. Co jakiś czas mnie dosyć cyklicznie można was także usłyszeć tutaj. No tak, jesteśmy stąd, także tutaj zawsze przyjemnie jest zagrać, przyjemnie jest widzieć te same twarze, nowe twarze, te same osoby, niektóre z nich, no nie wiem, od kilkunastu lat pojawiają się częściej czy rzadziej na koncertach i to jest bardzo fajne. Niektóre osoby przychodzą już z dziećmi, kiedyś przychodzili jako nastoletnie osoby, czy powiedzmy świeżo po 20, a teraz przychodzą z własnymi dziećmi. No to jest super sprawa. No oprócz tego prawda jest też taka, że to Jelenia Góra o nas nie zapomina. Jest dużo instytucji nam przyjaznych, gdzie jakoś tam doceniają to, co robimy od lat i nas zapraszają na kolejne koncerty, a my nie odmawiamy, my gramy tu z przyjemnością. Bunt też z czasem, z wiekiem się troszeczkę zmienia, przyjmuje inne formy, ale tak samo zmieniała się wasza kapela. Przez te 20 lat były pewne zmiany związane ze składem, rozwinęliście się, jeżeli chodzi o sekcje, wykorzystaliście jakby wasze główne atuty, czyli te nietypowe dla kapeli punk rockowej instrumenty, na przykład syntezator marszczony. Natomiast teraz
pojawiła się także sekcja dęta, rozbudowała się troszeczkę. Mhm. No tak, to już właściwie chyba 6 lat temu stwierdziliśmy, że no warto coś jeszcze pokombinować, warto rozszerzyć skład, żeby móc no takie bardziej bogate aranżacje do piosenek. No, żeby one mogły powstać nie tylko w studio, tylko żebyśmy na żywo też mogli tak grać. No i zdecydowaliśmy się przyjąć jeszcze 2 osoby do zespołu. No i to był bardzo, bardzo dobry krok. Jesteśmy z tego do dziś bardzo zadowoleni. Doszła Agnieszka Szpargała, czyli drugi, czy właściwie główny wokal. W sumie to prawie trzeci, można powiedzieć. No tak, bo wiadomo, ja śpiewam od początku, ale oprócz tego jeszcze Paweł Cyna-Nykiel śpiewa no, chórki, czasami trochę solo. No i Agnieszka śpiewa sama sporo piosenek, czy razem ze mną, śpiewamy razem. To też ubarwiło główny wokal. No i ona gra na saksofonie, także razem z Pawłem, który gra na puzonie, mogą trochę bardziej poszaleć, czyli pograć sobie trochę w harmonii. No te partie instrumentów dętych są teraz, wiadomo, bogatsze. No i oprócz tego doszedł Paweł Rusek-Wrocławski, który gra na gitarze solowej. No i też tutaj aranżację bardzo to wzbogaciło. Gdzie widzisz Leniwca za kolejne 20 lat? Wiesz co, myślę, że jeszcze ktoś do nas dojdzie, że jeszcze bardziej pokombinujemy. Oprócz tego, z jednej strony, po tych 20 latach ja już widzę, że pewnie nigdy nie będziemy taką olbrzymią gwiazdą światową typu YouTube i tak dalej. Ale wam chyba na tym nie zależy też do końca. Wiesz co, my oczywiście to by było super, jakby się nagle okazało, że jakaś nasza piosenka robi taką zawrotną karierę, no to by było fajne. Natomiast my się na to tak nie nastawiamy, więc nie jesteśmy rozczarowani. Po prostu robimy swoje i sprawia nam to radość. Teraz pracujecie nad nowym materiałem, nową płytą. Na razie udało mi się wyciągnąć takie informacje, że tam będzie 13 utworów. Czy coś więcej już możecie zdradzić? Płyta właściwie w całości jest już gotowa, jeśli chodzi o kompozycję i o teksty, natomiast zaczęliśmy ją nagrywać. W naszym przypadku to jest tak, że jest część zespołów, która no tak w starym stylu, tak to nazwijmy, nagrywa płyty, czyli jedzie do studia, siedzi tam kilka tygodni, wychodzi i ma gotową płytę. My nagrywamy po kawałku wokale, perkusje, wszystkie ścieżki i u nas to trwa, po prostu odwiedzamy studio, nie wiem, na jeden dzień, na pół dnia i tak powolutku nagrywa się ta płyta, także u nas to może trwać nawet pół roku, ale nigdzie się aż tak nie spieszymy, nazwa przecież zobowiązuje, także jaka to będzie płyta? No, zbliżona do dwóch poprzednich, czyli ponownie punk rock, rock, reggae, ska, folk. Będzie też jedna ballada, czyli podobnie jak na poprzednich płytach, mam nadzieję, że równie fajnie. Do rzeźbienia można używać naprawdę bardzo różnych materiałów i różnych narzędzi. Jednym z nich jest piła. Zapraszam serdecznie na kolejny materiał, w którym będziecie mogli zobaczyć, jak przebiega właśnie taki proces. Speak and we'll be gone, baby.
in case we'll be gone, baby. I hear some shots, it must be cops. Let's go, baby. A car crash, I start to blast. They got fire on me. Shots hit my chest. Dyrektor artystyczny festiwali organowych na terenie całego kraju. Miłośnik sztuki organowej, osoba, która potrafi nie tylko pięknie grać na tym instrumencie, ale także stworzyć go od podstaw. Marcin Armański będzie gościem kolejnego wywiadu w tym odcinku Jeleniej Kultury. To jest instrument, który zawsze inspirował i to właśnie nie tylko jako samo źródło dźwięku, ale jako ta cała struktura, mechanizm. Jest to instrument najbardziej skomplikowany, ale ja widzę to również w ten sposób, że jest to właśnie mechanizm, który jakby od początku, kiedy został stworzony, skonstruowany, miał jakby na celu zastąpienie człowieka, grupy ludzi, chóru. My dzisiaj mamy problem na przykład tego rodzaju, że organy elektroniczne, a więc instrumenty zastępcze, gdzie dźwięk jest generowany elektronicznie, zaczynają organy te tradycyjne piszczałkowe wypierać. Ale kiedy ten problem rozważymy właśnie na takim poziomie, że przecież organy te prawdziwe też były substytutem czegoś, zamiennikiem, albo może formą takiego zmierzenia się z ideą właśnie człowieka, który jest też twórcą, który potrafi po swojemu budować pewne rzeczy, no to już patrzymy na to nieco inaczej. Organy są instrumentem, może nie tyle pod względem technicznym mocno skomplikowanym, co wymagającym bardzo dużo uwagi i przede wszystkim koordynacji wielu działań podczas gry. Stąd brak obowiązku nauki na pamięć utworów. Czy to się zgadza? Tak, to prawda. Rzeczywiście na etapie kształcenia, nawet w szkolnictwie wyższym, organiści są zwolnieni właśnie z grania na pamięć. Szczerze mówiąc, ja dzisiaj mam do tego stosunek negatywny i sam od jakiegoś czasu staram się uczyć utworów na pamięć. Natomiast organy, tak jak pan zauważył, są tak złożonym instrumentem i wymagają koncentracji właśnie, aby zapanować nad tą stroną techniczną, czyli registrowaniem, trzema klawiaturami. Jest tego po prostu dużo w porównaniu do skrzypiec, gdzie instrument jest mały, można go wziąć do ręki, można ćwiczyć w domu na tym samym instrumencie, na koncercie wyjść i zagrać po prostu na tym samym. No w przypadku organów tego komfortu nie ma. Każdy instrument jest trochę inny, układ klawiatur jest trochę inny, a więc również organista musi pozycję swoją dostosować zawsze do instrumentu. Stąd pewnie większość organistów gra z nut.
myślę, młodzi ludzie, którzy studiują grę na organach, powinni dbać o to, aby w społeczeństwie ta percepcja nie tylko muzyki organowej, ale właśnie rozumienie instrumentu rozwijało się, było coraz bliższe prawdy, tak jak to jest w krajach tak zwanych zachodnich, no na przykład w Niemczech czy w Holandii, gdzie organy, można powiedzieć, są takim instrumentem narodowym. Ja przyznam szczerze, że to jest temat, który mnie też zawsze fascynował, właśnie odbiór muzyki organowej i szczególnie przez ludzi niewykształconych jakoś specjalnie w kierunku muzycznym, bo ja oczywiście nie wiem, kto przychodzi na koncerty. W Cieplicach często się zdarza, że nagle przychodzi jakiś znany muzyk. Ostatnio na przykład gościliśmy pana Ryszarda Gabrysia, kompozytora z Katowic. Pamiętam, że był też Rafał Augustyn, również kompozytor. A więc często są osoby jednak bardzo wykształcone, ale kto wie, czy one też nie przychodzą wtedy w poczuciu takiej potrzeby właśnie relaksu. Nie przychodzą jak na koncert, z którego muszą za chwilę napisać recenzję, tylko chcą się poczuć może jak taki zwykły słuchacz, odprężyć się, zamknąć oczy, posłuchać tej muzyki organowej. Bo trzeba pamiętać, że to są dwie nieodłączne sfery, właśnie instrument jako generator dźwięku, ale jednocześnie akustyka wnętrza, która albo pomaga, albo przeszkadza. Tam jest to tak zbieżne i dopasowane, że nawet zagranie zwykłych kilku akordów po prostu daje niesamowitą przyjemność. Organista podczas gry nie jest sam, towarzyszy mu, nie zawsze, ale w większości przypadków, registrator. Kim jest ta osoba? Do czego, w jaki sposób ona pomaga przy grze? Registrator to jest pomocnik organisty, który obsługuje częściowo instrument. W przypadku instrumentów bardzo dużych, tak jak na przykład organy w Cieplicach, organista z reguły, grając utwory też zaawansowane, nie mógłby wszystkiego zrobić sam. To znaczy chodzi mi na przykład o registrowanie, czyli zmienianie w trakcie gry, zmienianie barwy organów poprzez włączanie, wyłączanie rzędów, kolejnych rzędów piszczałek. Kiedyś tych pomocników musiało być jeszcze więcej. Przed epoką elektryfikacji był jeszcze ktoś, kto się nazywał kalikantem. Kalikantów mogło być kilku, mogło być w skrajnych przypadkach nawet kilkunastu. Kalikant uruchamiał miechy, a więc bez kalikanta w ogóle gra na organach byłaby niemożliwa. Dzisiaj na szczęście już to nie jest potrzebne. Wystarczy registrator, dobry registrator. Mogę powiedzieć z własnej praktyki, że często trudniej jest registrować dobrze niż zagrać nawet koncert. No, spróbuj. Letnia Filharmonia. No może za chwilę. W piątek, 29, chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do Filharmonii, gdzie odbywają się koncerty w ramach Letniej Filharmonii. Tym razem będą to przeboje muzyki symfonicznej. Godzina 19. Spróbuj, może teraz Ty coś zapowiesz, nie? Również w piątek na godzinę 21 zapraszamy serdecznie do Osiedlowego Domu Kultury na Zabobrzu, gdzie odbędzie się już ostatni, czwarty wieczór z serii Kina Rowerowego. Tym razem będą przedstawiane filmy z festiwalu Zoom Zbliżenia 2014. Będzie to druga część projekcji. W sobotę warto udać się na lotnisko Jeleniogórskiego Aeroklubu, gdzie o godzinie 16 rozpocznie się inauguracja 56 września Jeleniogórskiego. O godzinie 19 w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida odbędzie się ostatni w tym sezonie teatralnym spektakl pod tytułem Miedzianka. Godzina 19. 31 sierpnia, niedziela, ponownie lotnisko Jeleniogórskiego Aeroklubu. Tym razem koncert jubileuszowy jeleniogórskiej grupy Leniwiec. To już 20 lat. Wraz z Leniwcem wystąpią takie grupy jak Gaga Zielone Żabki, Raga Faja oraz Koniec Świata, a na sam koniec Dawid Podsiadło.
Pieśń o nadziei, miłości i wierze grupy Satori o godzinie 16 w Parku Zdrojowym w ramach ostatniego już i jednocześnie 8 z cyklu koncertu promenadowego. Zapraszam serdecznie do Cieplic. Ponieważ mój poprzedni kolega niestety był małomówny i nie za bardzo sprawdził się w roli prowadzącego, być może ten osobnik będzie troszeczkę lepszy. To co, zapowiadamy kolejną rzecz? Chyba jednak nie. A ja Państwa serdecznie zapraszam do teatru naszego w Michałowicach, gdzie odbędzie się pożegnanie sezonu wakacyjnego. Pierwszego września zapraszam Państwa serdecznie na godzinę 17 do Osiedlowego Domu Kultury na Zabobrzu, gdzie odbędzie się pokonkursowa wystawa fotograficzna pod tytułem Jelenia Góra i Jeleniogórzanie. Będzie to edycja za rok 2014. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym odcinku Jeleniej Kultury. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Ja już się z Państwem żegnam i do zobaczenia za tydzień.